Papuga lata. No, nawet fajnie to wygląda. A, witamy was bardzo serdecznie w Kangurek KO 2, runda, znaczy Kangurek KO runda druga. Cześć. I tak. Powiedz mi, ty grałaś w tę grę? Nie, ty mówiłaś, że w trójkę grałaś. Tak, jak byłam mała, miałam trójkę, ale nie wiem, czy to w ogóle nie było demo trójki. Już nawet nie pamiętam zbytnio, wiesz, tak szczerze. I dlatego zawsze Kangurek KO bardziej kojarzył mi się w tym stroju takim safari niż bez niego. Aha. Bo to było coś takiego, nie? Tak, 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 bo on w trójce właśnie miał ten strój. No. W jedynce był całkiem goły, a w dwójce ma chyba tylko spodenki. A, okej. Okay. Dobra, opcje. Sterowanie. A nie, dobra, to ten, sterowanie na pewno będzie jakiś samouczek czy coś. Mm-hmm. Chyba. Nie wyjdzie z tej klatki. Tylko ty możesz nam pomóc. Podły, okrutny i zły hunter znów zaczął porywać zwierzęta. Hunter ma swoich pomocników, aby dotrzeć do niego, będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, papugo, że ja potrzebuję pomocy? Okej, okay, dobra, na strzałkach się kamerę obraca. Mhm. A, jeszcze buty ma. Ano. Trochę jak Sanik, ale zielone. Też miał takie paski. A, i uderzać mogę na... trochę moim zdaniem to jest... Tak czy nie, dobra, może tak być, tylko że... A co, abyś sobie to przestawił? W sensie nie uważam, żeby sterowanie AWSD przy skakaniu na spacji. A nie, no dobra, tak może być. A nie możesz teraz w ciągu gry sobie tylko zmienić? Nie, no mogę, ale dobra, da się przyzwyczaić, bo w sumie kamera i tak się zmienia. Automatycznie? Nie, ale wiesz, jak Kangurek KO stoi, to wtedy. Aha, okej, okay, dobra. No dobra. No ta grafika w sumie się nie zestarzała. Te animacje ewentualnie, jak coś tam gadają, czy coś, to tak wiadomo, no ale ogólnie całkiem spoko. No i jest jakaś fabuła, bo w jedynce nie było za bardzo wiadomo, o co biega. Aha. No, jesteś sobie w Grecji, nagle się pojawiasz na Księżycu. Mm. O nie! Biedronka jest tam. Uratuj ją. Ja, no właśnie, niestety nie ma sklepu. Hehe, śmieszne. Rzadka, he. Dukaty wskażą ci drogę. A, tam są dukaty, okej. Okay. W ten sposób. No ja niby w to grałem kiedyś w dzieciństwie, ale nie pamiętam tego aż tak dobrze. Mhm. Pamiętam jedynie bossów. A w dzieciństwie grałeś w jedynkę? Tak, w jedynkę bardzo dużo grałem. Patrz, jaki bogol, nawet ten. Z tym głównym złem są monety. Ano. Hunter. Okej. Okay. O dobra, to też będzie boss. Aha. Dobra. Monety wskażą mi drogę. A, tu jest coś.
O nie! On wygląda jak pośledzony trochę. No. To jest przemoc tutaj. No. Ostro. O nie! Nieważne. Ej, bo ona nie mogła tam przylecieć. Nie. I tutaj też elementy przekupstwa. No, no. W Raymanie 3, jak były teksty właśnie, że aby się ruszyć, użyj przycisku ruchu, to ten, to właśnie mówili, że nie, no kto by pomyślał. Opowiadałeś mi. No ja nie wiedziałam, że tamta gra jest taka... O Jezu, bezdomny. Ten szaman jest trochę creepy. To jest ten, którego pokazywałem ci tam na tym. Kurde, nie wiem, czy pamiętam szczerze. On był od... Czekaj, czy chcesz wejść do lasu? Ja chcę. Aha. Potem sobie weźmiemy, pozbieramy w porcie pieniądze. Mhm. No, prawie jak lasy Mariego Inany. Chwila, a ja sobie może zmienię jednak sterowanie, jak jest atak. A nie wolisz samego jakby chodzenia na strzałkach? Nie, tak jest dobrze, tylko okay. Żeby po prostu... Czekaj, powrót kamery. Rozglądanie T, rzut E, okej. Okej. Ty co, zbierasz tutaj kasę i co jeszcze? Ej, nie da się w sumie na tym. Czekaj, jeszcze raz muszę, bo mnie to przeszkadza po prostu. Ja biorę shift. Mhm. Right shift. Mhm. Akceptuj. O, teraz jest dobrze. Co mówiłaś, że tu się... No, monety przede wszystkim się zbiera. Musimy mieć te 3000, nie? I żyćko też pewnie. No, też. I chyba jeszcze jest sprężyna, która powoduje, że możemy skakać. I co? Tak, i szybsi przez to jesteśmy. A. Co tu? No nie. Tu się nie da wejść. No, tak troszeczkę lepsza grafika niż mody Inana. A, Jezu, ten bur jest creepy trochę. Witaj, Kao. Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy cię szukać sześciami. Super. Gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się za moją chatą. Zbana i skrzynek poukrywane są tu chaty. Bogate te zwierzęta. Aby je rozbić. Naciskając przycisk ataku, możesz również atakować wrogów. Czy bo z jednej strony to jest podobna grafika, ale ona jest dużo bardziej dopracowana, bo wiesz, aha, tutaj coś tu lata sobie, jakieś tutaj pyłki, jakieś takie różne rzeczy. A co to jest właśnie? To są jakieś kryształki, nie wiem jeszcze po co one są, a, ale je pozbieram. No dobra. A
A to jest jakiś ten, jakiś taki dobry, powiedzmy, dubbing? W sensie taki, wiesz, jakieś znane osoby, czy nie? A nawet nie wiem. Znaczy, wiesz co, ten dubbing wydaje mi się, że... Nie, nie jest zły, tylko tak wiesz, czy są jakieś znane też postacie takie? Tutaj? Hmm, na razie nie poznałem. Ja żeby raczej ktoś... też nie. O kurde. A to te bomby? Tak. Czy coś jeszcze tam było? Gdzie może atakować z tych beczek? Bomby na razie póki co. Dobrze. No tego Bobra głosu nie poznaję raczej. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym dalej Krzyśka poleci. Nie. O! Nie. O! Dobra, zakładam, że jeszcze trzecia będzie. O tak. Brawo. A jeszcze. Brawo. Potrafisz już rzucać szyszkami. Dobrze. To brzmi jak brzygał trochę. Hehe. Dobrze. Wiesz co, już szybciej w sumie chciałem nagrać tę grę, ale... no przynajmniej w Steamowej wersji coś zrobili z rozdzielczością. Aha. Bo ona się pojawi... ten... Co, tak, normalnie by w kwadracie mogło być? Tak, w takim naprawdę małym kwadracie. A. Okej. Okay. Z którego roku jest dwójka? Hmm, a nawet nie pamiętam. A, okej. No jest dosyć stara. A teraz będzie czwórka. Mhm. Bo fanowie Benz chcieli, żeby była. No, skoro jeszcze na Steama, oj. Zgubiłem dukaty. To przez to pszczółsko. Tak. A mam nadzieję, że te 3000 zdobędę, nie? Czy ona mi to otworzy? Otworzy. O, zginęła. Nacisnij przycisk akcji, aby rozmawiać. A może ty nie chcesz z nią rozmawiać? Umiejętność rzucania szyszką. No i głos też jest okej, ale nie poznaję go. Aha. Dobra, rzućmy w to drzewo. To tak. Bo nie mogłem poczekać, aż zetną to drzewo. Musiałem im w tym przeszkodzić. Czekaj, a ten dzwonek, który zebrałeś, to co to dawało? Checkpoint. A dobra. Okej, one mi chyba atakują. A no tak, bo to osy. Pamiętajcie, osy zawsze są złe, a pszczoły są dobre. Tak jest zawsze. Ej, czy w pszczółce Mai były osy? Były szerszenie, ale czy osy? Wiem, że w tej 3D były osy. To nie ważne. To nie. To nie, to nie jest kanon. Ej, co tam u góry było? Jak się trzęsło. Gdzie? A, to te. Dzięcioły. Ktoś był przyjmowany no, do drzewa. Nie przejdę tędy, nie? Nie, nie, dobra, czepiam się. No, 3091 to jednak nie jest to samo, ale już powolnymi krokami się zbliżam. Zaraz, pszczółsko, ja tutaj muszę hajs zdobyć. A, dobra. Naciśnij zielony przycisk, wciskając przycisk akcji, a potem przycisk toczenia. Tę umiejętność możesz również wykorzystać do ataku. Toczenie się. Właśnie, muszę zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, to toczenie się. Dobra, sprawdźmy, jak jest ten.
Toczenie się. Toczenie ku. A, dobra, w ten sposób. A może to jest po bombasku i tak naprawdę a. Ku. A, dobra, okej. Okay. Tylko teraz pytanie, czy ja mam tutaj iść, czy nie? Trudno stwierdzić, nie? A w ogóle jak ty zbierzesz to 3000, to to już będzie jakby tak bardziej pod koniec gry? Czy to będzie dopiero gdzieś połowa na przykład? Ej, właśnie nie wiem. A. Nie, bo zastanawiam się, czy to jest jakiś bardzo główny wątek, że ty masz zdobyć te 3000 i to znaczy, będzie prawie co? Koniec? Znaczy nie, wydaje mi się, że bo oni pracują dla tego pirata, a ten pirat jest przed ostatnim bossem. A. O nie, to są te krasnale, to pamiętam. To trochę creepy są. I ten szaman też będzie tak wyglądać. Jezus. Okej, okay, dobrze, że do tej beczki najpierw wszedłem. Myk. Dobra, pszczółsko, co mi powiesz? Dobrze. Aha, dobra, uszami. No. Śmieszne. Ej, bo są jakby... Są jakby dwa typy gier, gdzie jest takie wspinanie. W jednym typie gier, na przykład, jest tak, że musisz trzymać ten przycisk. Na przykład w Super Mario 64. Musisz cały czas trzymać ten przycisk, aby bo inaczej... się trzymał. Tak. No. Tutaj tak nie jest. I musisz go odcisnąć, aby po prostu tak. Się puścił, okej. Okay. No. Gwiazdki też nie mam pojęcia, co mi dadzą, ale spokojnie, wszystko mi tu pewnie wyjaśnią. Albo i nie. Czyli mówisz, że nie pamiętasz tej gry na tyle dobrze? Znaczy pamiętam ten... głównie chyba najbardziej pamiętam ten pierwszy świat i to, że właśnie te monety trzeba było zdobywać. Mhm. Bo w jedynce też były monety, ale ich zbieranie to raczej miało, wiesz, tak punkty życia, coś w tym... A to śmieszne, że po tylu latach czwórkę robią nagle. Wiesz co, bo teraz jest taki boom na robienie nowych wersji. Na przykład zrobili remake trzech starych części Crasha i teraz zrobią czwartą, której w ogóle nie było. No ciekawe jak to będzie wyglądało teraz w nowej odsłonie, nie? Kiedy to ma być? Nie wiadomo jeszcze za wiele, wiadomo tylko, że będzie. Aha. Oj, o kurde, kasztaniaki. A chwila, może muszę się turlać, może tak bardziej. Kurde. O. O. A jeszcze trzeci jest. O. Właśnie, czyli teraz tak, interesuje mnie jak będzie wyglądał kangurek Kało 4 i interesuje mnie jak będą wyglądać Simsy 5. Ale widzicie, te... Kurde... Ja nie daję jakichś pozytywnych prognoz Simpsons 5. W sensie, jeżeli będą robić dalej tak, jak robią. Dodają jakieś bezcelowe dodatki typu Życie Eko, które nikogo nie interesuje. To widać zresztą po ocenach. No, aby wiecie, nie robili takich rzeczy, które są pod takie... Jak no, to nazwać? Znaczy, ja nie mówię, że Eko i tak dalej, że coś jest złego w tym, ale to chodzi tylko, o to, że to widzisz, jest takie na siłę czasem. Tylko, że... Oj. Zginąłem. Za poważne rozmowy. Tylko, że... Znaczy nie, bo to bardziej chodzi o to, że jak na przykład no, były mniejszości te LGBT, które chciały, żeby można było zrobić osoby trans, no i dało się w Simsach zrobić. Znaczy to jest akurat fajne. Tak, ale to była jakby aktualizacja do tych Simsów. No, a i to moim jest cały dodatek. I moim zdaniem to też powinna być jakaś aktualizacja, a nie cały dodatek. Zwłaszcza, że już naprawdę ograniczają to niektóre dodatki, bo
No co, zwierzaki to są teraz tak naprawdę psy i koty. Nie ma koni, które były w trójce. Ale to tak jak na przykład podstawka sama z Simsów. W podstawce z Simsów 3 jednak więcej dało się zrobić. Ale okej, podstawka z Simsów 4 jest... Nie wiem, czy jest nadal za darmo w sumie. Podstawka z Simsów 4? No. Nie no, nadal nie. A, ona, tak, była... ona była tylko chwilę za darmo. No to tak, widzisz. Tak. A jest taka bardzo okrojona jednak. Okej, okay, mój niewolnik pracuje, tylko co on będzie chciał tutaj zrobić? A dobra, tu nie mogę obracać kamery. Rozumiem, że coś na zewnątrz się zmieni. A, dobra, młyn. Młyn w Trondheim, jak bonus BGC. O, znowu. Zaraz go. Znaczy... Nie bez powodu tę grę nazywają polskim Raymanem. Bo to jest bardzo dużo podobnych rzeczy do Raymana. Choćby to, że się klatki. Że uwalnia się po prostu z klatek. Dziękuję się, Karol. A chwil. A dobra, w jedynce też coś takiego było. Okej? Okay. Nie, bo chciałem stestować ten atak. Ciekawe. Fajna muszka. Ale rośliny też były w jedynce i robiły dokładnie to samo. Ja jeszcze się tutaj chcę rozejrzeć, czy może coś tutaj... A weź spójrz w górę. Tak, mogę maksymalnie w górę. Okej. Okay. Ewentualnie, mogę jeszcze tak. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda po prostu. Chwila. No chyba to nie za bardzo ją wściąłem. Nieświeże. O, teraz tak.